po przybyciu na miejsce zdarzenia dostaliśmy autobus z dziećmi jadącymi na kolonie w rowie i samochód osobowy marki Skoda Octavia z rozbitym przodem. Co się wydarzyło? Samochód osobowy zjechał na przeciwległy pas niewyjaśnionych przyczyn i uderzył w autobus. Autobus ratując się zjechał do rowu i w wyniku tego poszkodowany ze Skody został odwieziony do szpitala. Starszy mężczyzna z licznymi połamaniami koło miednicy i połamaniami kończyn górnych. Stan ogólnie zdrowia na ten czas nie znamy, ale został odwieziony do szpitala wojskowego w Bydgoszczy. Starszy pan, tym właśnie tutaj co widać. Jest. A przed nim jechała nauka jazdy, przed nim nauka jazdy jechała. I on tak no zjeżdża. No oni się patrzą, niby jakaś choroba, zawał, coś tu nam wygląda. No oni się patrzą i zaczął zjeżdżać. Te lekcje się udało, jeszcze tyle tam ominąć go. A potem tak cały czas zjeżdża, że no na mnie. Musiał trochę na pobocze i uciekać. No by była czołówka. I, no trzeba uciekać, coś robić. Żeby to było kilka metrów dalej, proszę panią, to by było bardziej lepiej, bo bym co żyto uciekł, nie? Kierowca tego pojazdu Skoda z niewiadomych przyczyn zjechał na pas ruchu dla kierunku przeciwnego. Zderzył się z autobusem. Kierowca autobusu, widząc co się dzieje, próbował zjechać na bok. Po uderzeniu no niestety zjechał z nasypu. Na szczęście autobus się nie przewrócił, także nikt z przewożonych pasażerów nie dodał żadnych obrażeń. Kierowca Skody został zabrany do szpitala.